Jak być może wiecie, już niedługo swoją premierę będzie miał The Game Awards 2024, czyli bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie gier wideo, no i będą tam nagradzane najlepsze gry z całego 2024 roku. Wydarzenie to odbędzie się 13 grudnia o 1:30 w nocy czasu polskiego, a z pewnością będę z tego nagrywał wtedy streama na drugim kanale na Febedi Live, a potem zrobię jeszcze jakieś z tego łączne podsumowanie, na przykład z jakiś nowych zapowiedzi. W każdym razie teraz dostaliśmy możliwość głosowania na te najlepsze tytuły, więc jeżeli chcecie odwdzięczyć się swoim ulubionym twórcom, to już teraz macie taką okazję. No i zajdźcie do tego linka w opisie. Ja natomiast dzisiaj przedstawię swoje głosowanie z jakimś dodatkowym komentarzem, a być może przyda się to jakimś oglądającym. W takim razie nie ma co więcej przedłużać, więc przejdźmy do samych głosów. Na samym początku zacznę jednak od tych najmniej ważnych kategorii Best eSport Team. No ja osobiście nie interesuję się aż tak super e-sportem. Jedyny jaki siedzę to League of Legends, więc tylko na tym się znam. No to zagłosuję raczej na T1. Wiem, że wygrali Mistrzostwa Świata, więc myślę, że jest to najlepszy wybór. Najlepszy gracz e-sportowy. No to po raz kolejny Faker jest jedynym słusznym wyborem, to w sumie któryś raz z rzędu chyba wygrał Mistrzostwa Świata, więc pewnie po raz kolejny otrzyma najlepszą nagrodę, także w tym zestawieniu. Najlepsza gra e-sportowa, myślę, że po raz kolejny wybieram League of Legends. Myślę, że jest to tytuł, który w sumie najłatwiej się śledzi dla jakichś początkujących graczy, nawet jeżeli się nie ogarnia. Wystarczy tylko oglądać i wszystko jest bardzo ładnie przedstawione, więc raczej jestem zadowolony z takiego wyboru. No w kolejnych kategoriach z pewnością wstawię jakiś większy komentarz. Tu się akurat mało co znam, muszę przyznać. Dalej mamy Content Creative of the Year. To akurat muszę przyznać, że nie znam nikogo, ale ktoś ma awatar anime. Jestem fanem anime, więc proszę bardzo. Gwarantuję, nie wiem kto to jest. Usada Pekora, może być. No i zaczynają się interesujące kategorie. Najbardziej oczekiwana produkcja. No trzeba przyznać, że nadchodzący rok 2025 jest naprawdę bardzo wystakowany. Proszę bardzo, jaki mamy szereg ciekawych tytułów. No ale myślę, że bez wątpienia GTA 6 jest najbardziej oczekiwaną grą w ogóle w historii, nie tylko w tym roku. Tam jakieś rekordowe wyświetlenie na YouTubie, jeżeli dobrze pamiętam. W jeden dzień tam chyba z 80 milionów wyświetleń czy coś w tym stylu. Naprawdę jakiś rekord całego YouTuba chyba był. Najlepsza adaptacja. No tu raczej w sumie niczego nie oglądałem do tej pory, ale myślę, że Arkane wygra po raz kolejny. Kiedyś oglądałem pierwszy sezon i był naprawdę znakomity i w sumie wątpię, żeby cokolwiek z innych tytułów to prześcignęło. Słyszałem o jakimś Falloutie, ale to raczej były dosyć negatywne oceny, więc tak, myślę, że raczej Arkane po raz kolejny wygra. Nawet jeżeli nie jesteście fanami LoL'a, to warto obejrzeć. Jeżeli chodzi o najlepszą grę multiplayer, no to w sumie rok był całkiem mocny, trzeba przyznać, patrząc na przedstawione tytuły. No ale myślę, że w tej kategorii raczej powinien wygrać Helldivers 2. Ja osobiście nie grałem, ale widziałem jakieś rekordowe wyniki sprzedaży, grywalności, więc myślę, że to jest raczej główny kandydat. Ja osobiście grałem tylko i wyłącznie w Call of Duty. Najnowsze myślę, że w szczególności kampania była całkiem niezła. Tryb multi raczej dosyć standardowy, nic nadzwyczajnego. Więc tak, myślę, że Helldivers 2 raczej powinien w tej kategorii zdominować. Następnie mamy najlepszą grę sportową albo wyścigową. Kurde, w sumie nie było żadnej interesującej wyścigówki w 2024 niestety. Tam w zeszłym roku czy dwa lata temu pamiętam coś tam wychodziło, Forza Horizon 5, czy tam jakieś inne jeszcze produkcje. Tam od Ubisoft jakiś motorsport, już nie pamiętam. A w tym roku niestety żadnych wyścigówek niestety nie było. Więc szkoda, mam nadzieję, że w 2025 będzie coś nowego. Chociaż nie, przepraszam, wychodziła jakaś produkcja, jak to się nazywało. Aby jeszcze sprawdzałem, w produkcji dalej znajduje się ten Test Drive Unlimited Solar Crown. Myślę, że to już wychodziło. Też taka gra z otwartym światem wyścigówka. Myślę, że bardzo ciekawie się jednak prezentuje. Open World. Ale nie, to zostało jednak przełożone na 2025, więc tu jeszcze nie ma w obecnej kategorii. A myślę, że wychodziło w sumie. Dobra, w każdym razie nie mam pojęcia. Powiedzmy, że zagłosuję na EA Sports FC.
W sumie w żadną grę nie grałem, więc się dużo nie wypowiem. Najlepsza gra strategiczna, symulator. No to w tej kategorii miałem okazję zagrać tylko i wyłącznie w Manor Lords w jakiejś demo. Muszę przyznać, że gra bardzo dobrze się jednak zaprezentowała. Tworzona przede wszystkim przez jednego polskiego dewelopera. Więc myślę, że ta gra pewnie zdobędzie mój głos. Jeszcze mamy Frostpunka 2. Kurde, niestety nie miałem okazji zagrać. To kolejna polska produkcja, więc myślę, że jeśli już, to pewnie jakaś z tych gier powinna wygrać. Czy pozostałe jakieś wysokie oceny otrzymywały, nie kojarzę. Kenitsugami jeszcze od Capcomu, ale chyba nie miało to jakichś super najwyższych ocen. Więc jeżeli chcecie zagłosować na polskich deweloperów, to albo Frostpunk 2, albo Manor Lords. No ja osobiście w Manor Lords grałem. Nie się zaprezentowało jak na jednego dewelopera, to w szczególności. No może jeszcze kiedyś zagram Frostpunka. Zobaczymy. Też tam zebrał chyba całkiem niezłą ocenę. Patrząc dalej, najlepsza gra Family Friendly. No to rzeczywiście wyszło kilka całkiem obiecujących produkcji. No zapewne będzie to walka pomiędzy Astrobotem oraz nową Zeldą, Echoes of Wisdom. Tak patrząc po ocenach, to pewnie Astrobot będzie największym faworytem. Oceny na poziomie ponad 90%. No ale też Zelda pewnie byłaby na drugim miejscu. A pozostałe tytuły, The Plucky Squire, też całkiem interesujący pomysł na grę. No ale tak, myślę, że jednak Astrobot będzie raczej zwycięzcą w obecnej kategorii. Nawet bym się nie zdziwił, jeżeli byłby nominowany do gry roku. Jeżeli chodzi o bijatyki, to pewnie Tekken 8 wygra w obecnej kategorii. Wiem, że gra była postawiona na silniku Unreal Engine 5, graficznie prezentowała się naprawdę solidnie na różnych gameplayach. Tekken 8 oceny na poziomie 90% nawet, więc tak, myślę, że raczej powinien być to duży faworyt. No niestety też nie grałem, nie jestem jakimś większym fanem bijatyk, więc więcej wam niestety nie opowiem. No to już mamy kategorię, w której mogę się trochę więcej wypowiedzieć, czyli najlepszy RPG. Czyli ja osobiście grałem w Dragon's Dogma, co w sumie aż się dziwię, że jest nominowana w obecnej kategorii. Nie wiem, czy nie było lepszych RPGów. Mamy Elden Ring oraz Final Fantasy VII Rebirth. Myślę, że walka będzie raczej między tymi dwoma produkcjami. A niestety nie grałem w Like a Dragon oraz Metaphor. Metaphor, bardzo dobra produkcja, z tego co słyszałem, oceny ponad 90%. To jest to studio Atlus, które wcześniej pracowało nad serią Persony. Więc jeśli już, to widzę walkę pomiędzy tymi trzema produkcjami. Nie wiem, jak się prezentuje Like a Dragon niestety. Jeżeli chodzi o aspekty RPGa, i porównując między Eldenem a Final Fantasy, to jednak myślę, że Elden zasługuje na lepsze uznanie od strony RPGowej, że można jednak tworzyć większą ilość jakichś zwariowanych buildów. Mamy różne klasy, postaci, więc tak, myślę, że w tej kategorii Elden Ring zasługuje jednak na większe uznanie, no ale oczywiście Final Fantasy VII Rebirth też pewnie będzie nominowany do miana gry roku. Absolutnie znakomita produkcja. Dalej mamy najlepszą grę przygodową akcji. No po raz kolejny wystakowana kategoria, muszę przyznać. Szkoda, że jeszcze nie grałem w Astrobota. Naprawdę super wysokie oceny. Może jeszcze zagram za jakiś okres, jak będę robił listę najlepszych gier 2024 jakąś osobistą. Może w przyszłym roku na początek 2025. Bo to z pewnością warto zobaczyć. Z tego co widziałem, najlepsze ekskluzyw na PlayStation. Z całej generacji PlayStation 5, więc ewidentnie warto się z grą zapoznać, ale jako że nie grałem, to nie będę się wypowiadał. Podobnie odnośnie Zeldy. Też bym, kurde, zagrał, ale akurat wtedy wychodziły inne produkcje, więc ja osobiście grałem w te trzy gry. Jeżeli miałbym jakkolwiek je obstawiać, to myślę, że Star Wars prezentuje się najgorzej, a Prince of Persia i Silent Hill mniej więcej są na podobnym poziomie. No myślę, że jednak Silent Hill 2 powinien wygrać. Wiele osób czekało na remake wielkiego klasyku. No i jako, że Bluebird Team, polski deweloper, jeszcze dowiózł, widziałem, że bardzo wysokie oceny, w szczególności od społeczności graczy, no to myślę, że raczej gra powinna w tej kategorii wygrać. Teraz z kolei najlepsza gra akcji.
Więc tak, ja od razu nie grałem w Helldivers 2 i Warhammer, więc na te tematy nie będę się wypowiadał. Natomiast pozostałe trzy gry, w sumie każda prezentowała się dobrze. Nawet najnowsze Call of Duty, myślę, że było najlepszym Call of Duty na przestrzeni ostatnich lat. W sumie nagrywam serię od jakichś 5-6 lat co roku i myślę, że była to najlepsza kampania w szczególności z tych ostatnich kilku lat, więc myślę, że gra zasługuje na uwagę, ale raczej z tej trójki wątpię, żeby wygrała na przykład z Black Myth Wukongiem oraz Stellar Blade. W sumie te obie gry prezentują całkiem podobny poziom, bym powiedział. Są także do siebie całkiem podobne, zawierają liczne elementy Soulsików, więc to w sumie decyzja między tymi dwoma grami, jeżeli miałbym już obstawiać. No oczywiście Black Myth Wukong lepiej się prezentuje od strony graficznej. Tam był wykorzystany Unreal Engine 5, więc jeżeli chodzi o samą grafikę, to ewidentnie Wukong w tym miejscu wygrywa. Ale powiedziałbym, że Stellar Blade jest jeszcze bardziej dopracowany. Jeżeli dobrze pamiętam, na przestrzeni całej produkcji tam przechodziłem wszystko praktycznie na 100%, to nie znalazłem żadnego błędu, żadnego buga, co jest jednak rzadkością w większych tytułach AAA ostatnio. Więc jeżeli już miałbym na kogoś głosować, chyba jednak na Stellar Blade, minimalnie wyżej bym ocenił. W Wukongu czasami były jakieś problemy, jakieś tam dropy FPS-ów, czasami niedopracowane tekstury, więc tak, myślę, że dla mnie osobiście Stellar Blade jest jednak trochę wyżej. Teraz z kolei mamy najlepszą grę VR, AR. No ja osobiście nigdy nie grałem na wirtualnej rzeczywistości, więc dużo wam nie powiem. Może jedynie na podstawie zwiastunów bym powiedział, że dla mnie osobiście chyba Metro Awakening najlepiej się zaprezentowało. Tam widziałem, że całkiem niezła szata graficzna. Jedna z najlepszych grafik na wirtualną rzeczywistość, jaką widziałem, więc pod tym względem myślę, że tak bym stawił ocenę. A z innych gier jeszcze widziałem jakieś zwiastuny Batman Arkham. Też całkiem nieźle się prezentował, ale chyba jednak postawię na Metro Awakening. Ma to tylko i wyłącznie na podstawie zwiastunów. Najlepsza gra mobilna. No jako fan anime muszę przyznać, że ja osobiście grałem Wuthering Waves oraz Zenless Zone Zero, a w resztę nie. Nie mam pojęcia, o czym są pozostałe produkcje. Więc głosując między tymi dwoma grami, myślę, że ewidentnie Wuthering Waves prezentuje się o wiele lepiej. Zenless Zone Zero to jest gra niby od HoYoverse, czyli od twórców Genshina, ale nie jestem fanem. Myślę, że rozgrywka jest bardziej monotematyczna. Mamy tam jakieś pojedyncze, mniejsze areny bez żadnego otwartego świata, więc tak, ta wizja świata jest jednak mniej interesująca. No, postaci są w miarę okej, ale Wuthering Waves dla mnie osobiście jest o wiele lepsze. Lepsza kreacja postaci, przepiękny otwarty świat. Może nie na poziomie Genshina, ale cały czas, powiedzmy, stanowi dla niego zagrożenie. Więc tak, dla mnie osobiście Wuthering Waves to najlepsza gra gacha po Genshinie, więc to już w sumie zasługuje na uwagę. Polecam się jednak z grą zapoznać. Następnie mamy najlepszą grę indie, debiut. No to jeżeli chcecie zagłosować na polskich deweloperów, możecie zagłosować na przykład na Manor Lords. Strategia tworzona tylko i wyłącznie przez jedną osobę. The Plucky Squire również zaprezentował się interesująco, bardzo ciekawy pomysł na grę, czyli tak jak mówiłem, przechodzenie między światem 2D oraz 3D, więc też myślę, że zasługuje na uwagę. I jeszcze Pacific Drive to dosyć interesujące połączenie gry wyścigowej oraz survivalowej. Też nagrywałem z tego pojedynczy odcinek na kanale, ale nie wiem, czy coś super nadzwyczajnego, więc z tej piątki ja osobiście zagłosuję na Manor Lords. Niestety w pozostałe gry nie grałem i w ogóle nie kojarzę. Jeszcze mi brakuje w tej kategorii Crow Country. Wychodziła taka indie horror gierka. Naprawdę bardzo przyjemna, nagrywałem na kanale. Niby przedstawiana z utu ptaka, powiedzmy coś w stylu Final Fantasy VII podstawowego. Taki właśnie styl graficzny. Więc jeszcze to bym dołożył i nawet bym zagłosował, ale niestety nie była przedstawiona, no trudno. I najlepsza gra indie.
No to muszę przyznać, że jakoś nie kojarzę tych produkcji. Jedyna z nich, jaką kojarzę, to Neva. To jest od studia Nomada Studio. No i tam wcześniej tworzyli inną grę, Gris, dosyć podobną, która była wysoko oceniana, więc... No ja osobiście na to zagłosuję. Jedyna gra, jaką znam. Najlepsze wsparcie społeczności, ja osobiście chyba zagłosuję na No Man's Sky. To jest niesamowita dla mnie sprawa, że co roku jest nominowane. Zawsze dodają jakieś duże nowości, jakieś wielkie dodatki DLC. I w porównaniu do tego, jak to wyglądało na początku, to jest naprawdę przepaść. Ale w sumie też nie siedzę, jak wygląda to w przypadku innych tytułów, więc... Więc ciężko powiedzieć, jak No Man's Sky wygląda na tyle konkurencji. Dobra, w każdym razie zobaczmy dalsze kategorie. Najlepsza gra ongoing, czyli ta, co wyszła kiedyś, ale dalej jest wspierana. No to w sumie dziwię się, że Helldivers 2 jest w tej kategorii. Bo to w sumie wyszło w tym roku i już jest nominowane. Tam niby w lutym wychodziło. Nie wiem, może były jakieś dodatkowe update'y. Nie, to z tych gier, które obecnie mamy na ekranie, to... Ja osobiście grałem tylko i wyłącznie w dodatek do Diablo 4. Nie wiem, czy zaprezentował się on jakoś super rewelacyjnie. Nie udało mi się jeszcze dojść do końca całej produkcji. Myślę, że fabuła może w podstawce była jednak lepsza, ale tutaj również nie ma jednak na co narzekać. Mamy nową krainę, wyróżniającą się na tle dotychczasowego gameplayu, więc myślę, że ja osobiście zagłosuję na Diablo 4, ale tylko dlatego, że w inne produkcje nie grałem, jakoś ich ostatnio nie śledzę. No niestety, za mało czasu. Dalej z kolei mamy Games for Impact. Czy jakieś gry z przesłaniem? Czy też pobudzające do myślenia? Kurde, ciężko powiedzieć. Ja osobiście grałem tylko i wyłącznie w Hellblade 2. Nie wiem, czy ta gra rzeczywiście była jakaś znakomita pod tym względem. Raczej się niczym wielkim nie wyróżniała. Jedynie od strony graficznej albo audio myślę, że zasługuje już na jakieś uznanie. Więc powiedziałbym, że może Indica. Widziałem różne gameplay z tej produkcji, była dosyć zwariowana. Najbardziej wyróżniająca się na tle konkurencji, że mamy jakąś zwariowaną wizję świata. Rozgrywka również super nietypowa, więc myślę, że ta gra najlepiej chyba pasuje do obecnej konkurencji. Dalej mamy z kolei innowacje, jeżeli chodzi o dostęp, czyli pewnie jakieś ustawienia, opcje, jakieś dodatkowe technologie, żeby wspierać na przykład niepełnosprawnych graczy. Mówiąc szczerze, jeżeli miałbym na coś zagłosować, to pewnie na jakąś grę od Ubisoftu. Oni zawsze mają super zaawansowane opcje, takie dodatkowe. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba można było na przykład w Star Warsach dostosowywać czcionki, jeżeli chodzi o napisy. Czy tam wielkość czcionek, różne dodatkowe opcje, rzadko występujące w pozostałych produkcjach. Więc w sumie gry od Ubisoftu zasługują na dużą uwagę. Chyba na Star Wars zagłosuję pod tym względem. No dobra, czyli mamy najlepszą aktorkę, czy tam aktora. Dobra, czyli po kolei mamy z Final Fantasy VII Rebirth. To jest ta, co grała Aerith, jedną z głównych bohaterek. No myślę, że w sumie zasługuje na uznanie. Były na przykład różne piosenki w jej wykonaniu, więc to jest akurat fajna sprawa. No w Life is Strange nie grałem, więc ciężko powiedzieć. Natomiast dalej mamy Star Wars Outlaws. Nie przypominam sobie, żeby główna bohaterka miała jakieś interesujące, nie wiem, akty, dialogi. Nie, to się raczej niczym szczególnym nie wyróżniało. Więc to raczej na ostatnim miejscu. No i Silent Hill 2, główny bohater, oraz Hellblade 2. Więc jeżeli miałbym obstawiać, pewnie będzie walka pomiędzy tymi trzema pozycjami. Mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o przewagę technologii, to mamy Silent Hill 2 i Hellblade 2, bo te gry były tworzone na Unreal Engine 5 i tam mimika twarzy prezentowała się o wiele lepiej. Natomiast w finalu to był chyba Unreal Engine 4 jakiś, nie wiem, dopracowany na ostatniej wersji. I tam mimika nie była już aż taka super szczegółowa, chociaż też była na wysokim poziomie. Ciężko powiedzieć. Mówiąc szczerze, chyba Hellblade 2.
Chyba tam mimika była jednak najbardziej zaawansowana, jeszcze lepsza niż w Silent Hillu. No to raczej od strony technologicznej najbardziej spojrzałem. Ale też myślę, że aktorka bardzo dobrze całość odwzorowała. Więc tak, zagłosujemy na Hellblade. O, dobra, zobaczmy, najlepsze audio. Ale to jest audio, a nie muzyka, tak? Zobaczmy jeszcze kolejną kategorię, tak w ramach pewności. Ta, czy jest muzyka? Jest audio, to są dwie różne kategorie. Audio to jakieś efekty dźwiękowe w grze, nie wiem, jakieś stuknięcia mieczem czy tam inne. No a muzyka to oczywiście piosenki, co tutaj więcej mówić. No to po raz kolejny nie wypowiem się na temat Astrobota, nie grałem natomiast tych czterech produkcji, jeżeli chodzi o audio. Więc tak, myślę, że w tej kategorii to jest naprawdę wojna pomiędzy Hellblade 2 po raz kolejny i Silent Hillem. W Hellblade mieliśmy te wszystkie szepty wokół głównej bohaterki, dosłownie z każdej strony. Znakomite dźwięki przestrzenne. Ale mówiąc szczerze, myślę, że Silent Hill 2 zasługuje na jeszcze większe uznanie. Czasami jeżeli posłuchacie audio tych wszystkich potworów, jak one brzmią, nie mam zielonego pojęcia, jak zostało to stworzone. Jakieś dźwięki od tych zmutowanych pielęgniarek albo jakichś innych mutantów. No to myślę, że zasługuje na jeszcze większe uznanie niż Hellblade. A wydawało mi się, że z pewnością na Hellblade zagłosuję w tej kategorii. Zapomniałem o Silent Hillu. Więc tak, myślę, że ewidentnie jedna z tych dwóch gier, jeżeli chodzi o audio, z pewnością wygra. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to myślę, że sprawa jest dosyć prosta. To jest Final Fantasy VII Rebirth. No dla mnie osobiście, ogólnie z gier wideo, to Final Fantasy ma najlepsze soundtracki ze wszystkich, a siódemka jest jedną z topowych gier z całej serii, więc bez wątpienia to musi wygrać. W obecnej kategorii ja wam mówię. No Silent Hill 2 również miał dobry soundtrack, trzeba przyznać. Tam Akira Yamaoka jeszcze występował. Stellar Blade chyba nie miał nic super nadzwyczajnego. Myślę, że ewidentnie Final się prezentuje na przykład o wiele lepiej. No i niestety nie znam do Metafor i Astrobota, więc tu się więcej nie wypowiem. No ale tak, myślę, że Final raczej powinien zdominować. Najlepsza wizja artystyczna? No to w sumie można na podstawie samych zwiastunów już mniej więcej zaobserwować. Nie trzeba nawet jakoś grać więcej. Ja mówiąc szczerze, myślę, że zagłosuję na Eldena jednak. Czasami ta kreacja postaci, a w szczególności świata, to jest najwyższy poziom. Czasami eksplorując ten otwarty świat, mamy tak znakomite krajobrazy, niczym malowane na jakichś obrazach. To jest jednak, no myślę, że najwyższy poziom, akurat pod względem wizji artystycznej. No w sumie powolnymi krokami zbliżamy się do końca. Ile tam jeszcze? 3-4 kategorie zostało. Najlepsza narracja, powiązane z fabułą przede wszystkim. Ja to mówiąc szczerze, po raz kolejny raczej zagłosuję na Final Fantasy. Ja można wymienić w tym miejscu na przykład znakomite cutscenki, czy też na przykład, nie wiem, kreacje bohaterów, którzy są znani od wielu lat. Bez wątpienia jedna z najlepszych kreacji postaci w historii gier wideo, trzeba przyznać. Najlepsza kreatywna wizja i innowacja, jeżeli chodzi o gry. Kurde, szkoda, że ja osobiście grałem tylko i wyłącznie w te trzy produkcje. Szkoda, że nie miałem jeszcze okazji zagrać na przykład w Astrobota i Metafor. Też Balatro, to już w sumie jest nominowany, nie wiem, w której kategorii. Jakaś karcianka? Pierwszy raz w sumie słyszę, którym będę się musiał zapoznać. No ale tak, jako że ja osobiście grałem w te trzy gry, to raczej na nich będę się skupiał. Która z tych gier była najbardziej innowacyjna? Nie, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że chyba Black Myth Wukong. No bo jaka jest innowacja w DLC? No nie było tam żadnej innowacji w Eldenie. To jest więcej tego samego. No Final Fantasy VII już prędzej, bo był niby remake, ale tym razem otrzymaliśmy większy, otwarty świat, przepiękne nowe krainy. Ma to również dosyć podobna rozgrywka, też nie było jakiejś wielkiej innowacji.
Więc z tych trzech gier, no to myślę, że raczej Black Myth Wukong. Coś zupełnie nowego. Pierwsza jakaś gra z elementami Soulsike'a w Unreal Engine 5. Można było zobaczyć, jak się prezentuje pierwsza wielka produkcja AAA na nowym silniku. Więc tak, myślę, że raczej na to jednak zagłosuję. Też całkiem innowacyjne elementy rozgrywki, jak na Soulsike'i, Soulsite'y. Jakieś naprawdę zwariowane umiejętności kopiowania, więc tak, raczej zagłosuję na to. No dobra, i mamy Game of the Year. Ej, zaraz, to jest w zasadzie to samo co wcześniej. Okej. Te same gry są nominowane. I po raz kolejny Balatro, w ogóle tego nie znam. Ale dziwna sprawa. Czyli mówicie mi, że jakaś karcianka to jest chyba gra indie również, była na przykład lepsza od Stellar Blade? A to bardzo interesujące. Więc to musi być coś naprawdę znakomitego. Mamy również Astrobota, ja osobiście nie grałem, więc ciężko mi w tym miejscu stwierdzić. No myślę, że potencjalnie może być to kandydat do gry roku, miał naprawdę znakomite oceny. Na poziomie tam ponad 90%, więc... No, z pewnością nagram jakąś serię, ale to później w roku, może jakoś w grudniu, na święta, zobaczymy. Kupiłem PlayStation 5 Pro i nie mam w co grać. To może w to zagram. Zobaczymy. No jeszcze mamy Metaphor Fantasio. Też gra od studia Atlus. Od twórców Persony też się charakteryzowała super wysokimi ocenami, ponad 90%. Też jeżeli starczy mi czasu, może nagram jakoś w styczniu serię, zobaczymy. Może zrobię jakieś serie zaległych produkcji i wtedy to jeszcze uzupełnię. Ale tam w międzyczasie wychodziły jakieś inne produkcje, na których się skupiałem. Więc niestety nie miałem czasu. Więc ja osobiście po raz kolejny będę decydował między tymi trzema grami. No bo na inne tematy raczej ciężko mi się wypowiedzieć. Raczej najniżej postawiłbym Black Myth Wukong. Mniej więcej ocena, nie wiem, 8,5 na 10. No rzeczywiście od strony graficznej ewidentnie była to gra wyglądająca najlepiej. Też miała innowacyjne elementy rozgrywki. Wcześniej w sumie nie wychodziły do tego podobne produkcje. Ale można było jednak znaleźć różne czasami błędy, czasami dropy FPS-ów. I też niektóre fragmenty rozgrywki, jakieś rozdziały były mniej interesujące. Dla mnie osobiście na przykład ten ostatni rozdział z otwartym światem, niby jakiś przeogromny, ale raczej pusty i ciężko było znaleźć jakieś bardziej interesujące kwestie. Ale i tak podsumowując, całkiem niezła gra, więc tak, ocena 8,5 na 10 ode mnie. No i tak, myślę, że raczej wojna się rozpocznie między tymi dwoma tytułami, Elden Ring oraz Final Fantasy. Dla mnie osobiście podstawowy Elden Ring to jest najlepsza gra, w jaką grałem. To wstawiłem ocenę 10 na 10, ale jeżeli chodzi o dodatek, to pod niektórymi względami zaprezentowało się gorzej. Na przykład były różne problemy z dropami FPS-ów, w szczególności przy niektórych bossach. No ja osobiście grałem na PlayStation 5 i jak w podstawce nie miałem w zasadzie żadnych większych problemów z FPS-ami, no to w dodatku przy niektórych bossach wyglądało to bardzo słabo. Dropy do jakichś 10-15 FPS-ów, co praktycznie uniemożliwiało rozgrywkę. Czasami też były jakieś pojedyncze błędy, pamiętam, nawet udało mi się wyjść poza mapę. Albo też ten otwarty świat, myślę, że był bardziej pusty. No w podstawce jednak świat był bardziej zapełniony i co chwilę można było znaleźć jakieś interesujące nowości, dungeony. No w dodatku jednak zagęszczenie tych ciekawostek było mniejsze. Więc tak, tu ocenę wstawiałem jednak niższą i było to 9 na 10. Więc tak, dla mnie osobiście gra roku Final Fantasy VII Rebirth bez wątpienia. Jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. No to można wymieniać w sumie zalety w tej produkcji. Myślę, że bez wątpienia jeden z najlepszych soundtracków w historii. Kreacja postaci, gameplay, ogólnie wizja świata, tym razem przechodziliśmy na przepiękne, otwarte tereny. I dodatkowo cała ta gra była tak dosłownie ambitna, tak wielka. Jeżeli chciałoby się wygrywać tę grę na 100%,
już nie pamiętam, tam chyba ze 150 czy 180 godzin rozgrywki. I co ciekawe, większość z tego była naprawdę bardzo ciekawa. Nawet jeżeli przechodziło się jakieś, nie, misje poboczne, były one z pełnym podkładem dźwiękowym, dobrymi animacjami, mimiką twarzy. Może czasami jakieś minigierki były gorsze, ale to raczej w mniejszości. Więc jeżeli miałbym stawiać finalną ocenę, to takie 9,5 na 10, bez wątpienia jedna z najlepszych gier, w jaką grałem. Więc dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o całe głosowanie. Może jeszcze kogoś interesuje szybkie przejście, jak to się prezentuje. Na co rzeczywiście głosowałem, no to proszę bardzo, macie. No niestety nie miałem okazji zagrać w dużo produkcji, w szczególności Astrobot, czy też Metafory Fantazjo. Może jeszcze nagram z tego jakiejś serii, ale to albo pod koniec tego roku, albo na początek przyszłego, zobaczymy. Więc tak, piszcie w komentarzach, jakie są wasze głosy, co sądzicie o moim głosowaniu. Jeżeli filmik wam się spodobał, jeżeli wam się przydał, to polecam zostawić lajka za dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki o przeróżnych grach wideo. No i polecam także subskrybować ten kanał oraz drugi kanał, FBDI Live. Tam jeszcze będę streamował główne wydarzenie i właśnie będzie się to odbywało 13 grudnia o 1:30, więc w nocy wszystko. Więc tak, na dzisiaj to było na tyle. Ja się z wami żegnam, no jutra.